kilka metrów dalej odeszłem, ale te prawdziweczki zostawiam nieobrane, żeby pokazać dzieciakom w domu, bo mają przyjechać. No coś niesamowitego. Coś przepięknego. No kurczę, jeszcze takiego cudeńka to ja nie trafiłem. Ale położymy je. I tu następne gromady stoją. Spójrz, jaki śliczny. Jaka śliczność. Nieogryziona, piękny. Tu jakiś liczny. O, tam jakieś cudeńko. Przepiękne. Przepiękne. Duża to jest. I tu zostawię na chwilę koszyk, zerkniemy tu. Zerkniemy, bo już zaraz nie będzie gdzie ładować. A ja też muszę brykać o do domu, bo dzieci przyjeżdżają. Jaki tu śliczny. Dzieci przyjeżdżają. Trochę na grzybki, ale głównie na zupę grzybową. Wczoraj już im ugotowałem. Także zupka czeka, ale zapowiada się tam trochę więcej ludzi. O. Mój szwagier z żoną i tam szwagierka i znajomi. Także kilka ładnych osób będzie. Są jakieś podgryzione. Jaka śliczność. Następna, o, tam następny stoi. I dalej to są te same miejsca. Te same, co codziennie zbieram. Już te miejsca to powinniście nawet poznać po każdej gałązce. Tak często tu filmuję. To i perełka następna.
taki grubaszek. Kurde, jaki niedźwiadek stoi. O, głęboko. Gdzie siedzi? O, głęboko siedział. Ale... przepiękny. Przepiękna perełka. Tu tak jak zawsze, po filmowaniu jeszcze się trochę rozglądam. I wiecie, że zawsze znajduję jeszcze, i to sporo, takich, których nie filmowałem. O, widzę tu perełeczkę śliczną. Niektórych to nie da się wykręcić. Tak są między tymi korzeniami. O, no już go wzruszyłem, kurczę. Już i tak nie urośnie. Już leży. To wezmę go. On jest taki pożarty, widzę, pod gałązką. O, no kurde, tu miałem pod ręką. Też taki poogryzany. Spoglądam zawsze na te same miejsca. Na te same, gdzie poprzednio pozyskiwałem. Tu się nie pojawił żaden. Ale tu perełki widzę. Tu widzę perełki. Widzę, śliczność jakaś wygląda. O, tu jakie piękne. Jeden. Tam następne. Do tych. Kurczę, patrzę pod nogi i patrzę, żeby tu gdzieś któregoś nie uszkodzić. No przepiękne. Przepiękne pereczki. Tu taka górka. Kurde. Jest ślicznotka. Wystaje. Ślicznotka wystaje.
Och, tu jakie piękności stoją. Jeden, drugi. Tu nawet mały. O, ale jakiś taki luźnawy, podgryziony. O, tu następny. O, jakieś takie wzruszone. Podgryzane. Och, tu mam jakie. Jakie cuda. Jakie cuda tu mam. Głęboko zaczepiony. Ślimaczek się tam przyczepił, ale zaraz go weźmiemy. Widzę perełkę. Widzę perełkę. No i tu co dzień się chodzi. I co dzień się zbiera. I to ilości aż zaskakujące. Samotny to go weźmiemy. Och, tam ślicznotkę widzę. Ole, o, dwa. Ale piękny. Taki typowo rasowy. Rasowy prawdziweczek. Kurde, może starczy, bo nie wiem, czy ja zmieszczę to do kosza. Nie wiem, czy ja to do kosza zmieszczę.